Cześć, witajcie. Jako że stoimy u progu roku 2024, postanowiłem sprawdzić, czym zaskoczą nas wydawcy. I przy okazji może też stworzyć jakąś taką własną listę, top 10 tego, na co będę oczekiwał, co chciałbym sobie wrzucić na twardziela, co chciałbym ograć. Przy tworzeniu tych list bardzo mocno mi pomógł tutaj materiał pana Remigiusza z kanału Rockplay. Oczywiście link do jego materiału znajdziecie w opisie mojego filmu, a także materiał pana Patryka Manelskiego ze strony Computronic Gaming, do którego link również będziecie mogli u mnie znaleźć. Zaczniemy sobie tutaj od Light No Fire. Oczywiście sama gra uważam, że jest poza tą listą. Jest to gra przeze mnie wyczekiwana, ale szanse na to, że się pojawi w 24 uważam za bardzo niewielkie. Została niedawno ogłoszona przecież na Game Awards, tak? Chyba. Więc informacji o niej mamy bardzo niewiele. Wiemy, że jest to otwarty świat, który będzie na planecie wielkości Ziemi. Wiemy, że będzie możliwość kooperacji, będą smoki, akcja. Tak patrzę tutaj na tagi. RPG, piaskownica. Nie wiem jak z tym RPG, ponieważ no gra mi bardzo mocno przypomina No Man's Sky, a sam No Man's Sky, no ciężko by było nazwać RPG-iem, nie? Ale tak, jest to gra, której wyczekuję. Jest to jedna z bardziej wyczekiwanych przeze mnie gier, dlatego tutaj trafiła. Przejdźmy sobie do kolejnej. Drugim tytułem, na który czekam, jest Stalker. Serce Czarnobyla, Stalker 2 w sumie. Gra przekładana tyle razy, że mam spore obawy, pomimo że mamy datę wydania pierwszy kwartał 2024. To ze względu na to, co się w tej chwili dzieje na Ukrainie, ponieważ no, musimy pamiętać, że jest to ukraińskie studio GSC Game World, może mieć kolejny poślizg. No, mam nadzieję, że nie. Oczywiście, że tak, że liczę na to, że wyjdzie, ale obawiam się z tego bardzo mocno. Ograłem wszystkie wcześniejsze części Stalkera. Wciągnął mnie niesamowicie jego klimat. Mam nadzieję, że tutaj będzie podobnie. Mam nadzieję, że będzie nam to dane ograć w pierwszym kwartale, tak jak jest zapowiedź, że nie będzie kolejnego przesunięcia i że będziemy mogli wrócić do zony i ponownie ją zwiedzać i eksplorować. Trzeci tytuł to chyba must have w każdym polskim domu. Gothic Remake. Remake kultowej gry z 2001 roku, opracowany na zlecenie firmy THQ Nordic przez należące do niej Barcelona Studio. Nowy Gothic na tle swojego pierwowzoru wyróżnia się przede wszystkim za sprawą całkowicie przebudowanej oprawy graficznej, jak i mechanik rozgrywki. No i co, jeśli chodzi o Gothica, nie znam chyba osoby, która by nie spędziła setek godzin przy którejkolwiek z tych części. Później się to trochę popsuło, mam nadzieję, że nie pójdą w stronę trójki, czy Nocy Kruka, czy później tej czwartej części, to było Arkania, tak? Czy jakoś tak się ona nazywała. Mam nadzieję, że nie spotkają tego, ponieważ stary Gothic został w pamięci ludzi jako gra perełka, jako swoistego rodzaju legenda i choć teraz niedawno próbowałem to odpalić i no grafika boli w oczy, jeśli chodzi zaś o same mechaniki, no są one dość toporne, to jednak dla wielu z nas był to przykład, jak powinna wyglądać dobra gra. Dlatego jest to kolejny tytuł, na który czekam z niecierpliwością. Z pewnością, jeżeli tylko wejdzie do sprzedaży, zaatakujemy go.
Kolejna pozycja może dość wielu z was zaskoczy, ale jest to Fable 4. Grałem we wszystkie poprzednie części, w jedynkę, dwójkę, trójkę i powiem wam, że całkiem przyjemnie spędziłem przy nich czas, pomimo że no, były to gry mocno liniowe, dość bajkowe, tak? Cukierkowe, bajkowe. A jednak no, bardzo mi się podobało przemierzanie krainy Albionu, bardzo mi się podobał w nich rozwój naszej postaci, to jakie decyzje podejmujemy, jak wpływało na nasz wygląd, jak postrzegali nas ludzie. Taka typowa ścieżka od zera do bohatera. Ewentualnie od zera do Megazuola, bo też mogliśmy się nim stać. I myślę, że bardzo chętnie sobie ogram również czwóreczkę. O ile tylko zmienią główną protagonistkę, ponieważ postać, którą dostaliśmy na trailerach Fable 4, Fable 4, no jest po prostu brzydka i granie brzydką postacią jakoś średnio mi leży, nie? Nie po to odpalam gry, żeby identyfikować się ze szpetotą. Nie rozumiem, co ma mi to dać, no. Mam się cieszyć, że jestem przystojniejszy od głównej postaci. No, słabo, nie? Zwłaszcza, że przez kilka godzin będziemy musieli, kilkanaście, kilkadziesiąt, nie wiem jak długo będzie ta gra, będziemy musieli ten pysk oglądać. Więc mam nadzieję, że będzie jakiś kreator postaci, albo chociaż ewentualnie możliwość wyboru gotowej postaci i nie będziemy musieli wybierać pani z trailera. Kolejnym tytułem jest Gridfall 2 The Dying World francuskiego studia Spiders i przyznam się wam, że nie dałem rady ograć do końca pierwszej części. Mam ją na twardym. Niegłupim pomysłem by było może sobie do tego wrócić i spróbować przejść to. Czym jest Gridfall? Gridfall jest przygodowym RPG-iem akcji, odsadzonym w otwartym świecie. Można by go nazwać, zresztą jedna z jego recenzji, mówię tutaj oczywiście o pierwszej części, brzmiała budżetowy Wiedźmin. No cóż, jako że jestem fanem RPG-ów, jako że RPG-i bardzo lubię, wszelkiej maści i jestem w stanie im dać dość duży kredyt zaufania. Gridfall, tak samo jak jedynka, jest na mojej liście. Kolejny tytuł, kolejny RPG. Avowed. Avowed to gra fantasy RPG z widokiem z perspektywy z pierwszej osoby od studia Obsidian Entertainment, swoją drogą, no, bardzo lubionego przeze mnie studia. Mieli dość sporo dobrych tytułów. Starsi gracze może będą pamiętać Neverwinter Nights, Dragon Siege, przecież też Fallouta, z tego co pamiętam, robili. Wypuścili naprawdę kilka mocnych tytułów, dlatego też chcę dać szansę Avowed. Jest to, jak już wspominałem, gra z rzutem z pierwszej perspektywy, czyli widziana oczyma bohatera. Zabiera ona nas w podróż do świata Eora, do krainy znanej jako żywe ziemie. W trakcie zabawy wcielamy się w wysłannika Imperium Aedir,
A naszym zadaniem jest zbadanie tajemniczej plagi, która gnębi tę ziemię. Kolejny tytuł jest dla mnie zagadką. Jest to gra polskiego studia, 11-bit Studios. Jan Dolski jest zwykłym pracownikiem fizycznym, który walczy o przetrwanie na obcej planecie. Aby naprawić swoją bazę, nasz bohater musi stworzyć alternatywne wersje samego siebie, altersów. Każdy z nich ma swoje własne atuty i słabości. Trzeba będzie je wykorzystać, aby wrócić do domu. Alters. Generalnie, wiecie co, bardzo zaintrygował mnie sposób rozgrywki, który jest tu opisany. Tworzenie jakichś własnych klonów, tak? Czy jak tutaj w tym wypadku altersów. Jest to bardzo ciekawy pomysł. Może być dość nietypowa gierka, więc pomyślałem, że damy jej szansę, no, zwłaszcza, że jest to gra polskiego studia. Będzie to gierka science fiction, strategiczno-przygodowa. Co z tego wyjdzie, nie wiem. Mam nadzieję, że coś ciekawego. Generalnie 11-bit Studios jest to firma, która stworzyła no, takie tytuły jak na przykład Frostpunk. Frostpunk jest no, moim zdaniem bardzo mocną pozycją. Tak na marginesie będą wydawać w tym roku, powinna też wyjść druga część tej strategii. Dodatkowo no, stworzyli Niezwyciężony, The Invictible, gra przygodowa na motywach powieści Stanisława Lema. Robin Hood, Sherwood Builders. Jest to kolejna gra polskiego studia. Studia, które niestety no nie ma zbyt dużego dorobku, jeśli chodzi o gry. Pierwsza ich gra to Polygangs, inspirowana GTA i Saints Row'em. Drugi tytuł to jest Lord Bullfrog. RPG akcji, w którym mieliśmy wcielić się w rycerza przemienionego w tytułową żabę. No teraz trzeci tytuł, właśnie Robin Hood. Czym jest Robin Hood? Robin Hood jest hybrydą gry akcji, RPG i strategii typu City Builder, w której jako tytułowy bohater robimy wszystko, czego potrzeba, by zabierać bogatym i dawać biednym. Zajmujemy się w nim zarówno rozbudową leśnego obozu, jak i realizacją rozmaitych zadań, questów, czy czegokolwiek tam jeszcze twórcy nie wymyślili. Nie jest to gra, której bym jakoś szczególnie wyczekiwał. Aczkolwiek no, na załączonych screenach na Steamie no, prezentuje się to w miarę przyzwoicie, więc może będzie ciekawe. Oczywiście tutaj duży kredyt zaufania ze względu na to, że jest to polskie studio i liczę, że nie tylko CD Projekt Red będzie wydawał dobre gierki, będziemy mieć więcej takich twórców. Dlatego znalazła się ona na mojej liście. Kolejny tytuł, kolejny RPG, tym razem ze stajni Capcomu. Jest to RPG akcji z otwartym światem. Dragon's Dogma 2 zabiera nas w podróż do fantastycznego uniwersum. W trakcie rozgrywki wcielamy się w postać znaną jako Arisen, której smok, symbol zniszczenia świata, odebrał serce.
Od tej pory jej celem stanie się pokonanie skrzydła tej bestii, w sumie jej albo jego, ponieważ będziemy mogli tutaj chyba wybrać z tego, co kojarzę. Jednak nim tego dokona, będzie musiała zmierzyć się lub musiał z szeregiem innych wyzwań. Na tej pełnej niebezpieczeństw ścieżce bohater lub bohaterka nie jest sam, ponieważ towarzyszą mu tak zwane pionki, tajemnicze istoty z innego świata, które służą mu swoim wsparciem w każdej sytuacji. Dragon's Dogma jest tytułem typowo single playerowym. Co prawda na polu walki nie jesteśmy sami, ponieważ tak jak już wspomniałem wcześniej, towarzyszą nam tak zwane pionki. Posiadają one unikalne umiejętności i z tego co tutaj firma wspomina, są kontrolowane przez zaawansowaną sztuczną inteligencję, która uczy się rozmaitych zachowań w trakcie kolejnych bitew. No i tak jak nie jestem zbytnio fanem azjatyckich tytułów, tak tutaj Dragon's Dogma dość dobrze mi się kojarzy ze względu na anime, które oglądałem. Bardzo mnie ono wciągnęło i jestem ciekaw, czy będziemy mieli jakieś nawiązania tutaj w grze do tego. Znaczy inaczej, nawiązanie już jest, ponieważ naszemu głównemu bohaterowi tak smok zabrał serce. No, była tam, to był też motyw przewodni w anime, które oglądałem. Ale powiem wam, że nie chcę tutaj spoilerować. Zakończenie mnie bardzo zaskoczyło. Jestem ciekaw, jak będzie to rozwiązane w grze. I zamierzam się też o tym przekonać. Tak sobie siedzę i montuję właśnie materiał i widzę, że podałem tylko 9 tytułów. Miało być 10. Powiedzmy, że 10 tytuł zostawimy sobie, gdyby coś ciekawego się urodziło, gdyby coś mi tam wpadło w oko albo pojawiła się jakaś niezapowiedziana premiera. Oczywiście, żeby uzupełnić tutaj moje oczekiwania na rok 2024. Jestem bardzo ciekaw, co stanie się ze Starfieldem. Bethesda tutaj nam dosyć dużo poobiecywała znowu. I jestem ciekaw, czy słowa dotrzymają. Miło by było, gdyby się udało naprawić Starfielda, gdyby coś jeszcze szło z tej gry wykrzesać. Także no nie powiem, że moje nadzieje zostały rozpalone przez Todda Howarda i Bethesdę, bo coraz ostrożniej podchodzę do ich słów, aczkolwiek mam nadzieję, że w końcu ich dotrzymają i dadzą nam grę, jaką obiecywali w zapowiedziach. No dobra, to by było na tyle, ja uciekam. Wam życzę szczęśliwego nowego roku, ponieważ najprawdopodobniej się już w tym roku nie spotkamy. No i do zobaczenia w nowym, oby lepszym. Trzymajcie się, na razie.